Witam Was tutaj, cześć, cześć, mam Izonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii City Skylines. I od razu na początku zapraszam Was do wzięcia udziału w ankiecie. Dzisiejsze pytanie ankiety to jest, o której godzinie najbardziej Wam by pasowały live'y. Zaczynamy. No dobrze, to tak. W ankiecie już wzięliście udział, więc możemy lecieć z odcinkiem. I tak. Mam dziwne odczucie, że głos mi się zmienił. Ale to może dlatego, że nagrywam bardzo wcześnie dzisiaj i. No tak jakoś. Teraz właśnie sobie tak popatrzyłem. O, tak, tutaj mamy te nasze rozjazdy, ronda i takie tam. Tu są rondo. Że do tej strefy jest. Tylko jeden sposób dojazdu. Tylko tym mostem. No i tu jeszcze pociągi są, co nie? Nawet nie chodzę. O, jakie starsze panie. Tak, tu mamy statki. Mamy to. No i ogólnie tego trochę to jest. Ale dzisiaj się zajmiemy czymś innym. Dziś się zajmiemy samolotami. Ale najpierw rzeczą ważniejszą jest kupienie tego kawałku ziemi, którym mówiliśmy już dawno. Kupujemy. I jeszcze został nam tu jeden z boku i będziemy mieli idealny już przestrzeń. Więc tak. Tak blisko, a jednak tak daleko jest tutaj to skrzyżowanie. Więc ten tramwaj jest tutaj i chyba zostanie przez dłuższy czas jeszcze. Chwila. Tu widzę, że jest jakaś droga. Kurzące jest to, żeby ją przyciągnąć, chociaż tylko na chwilę. Nie, żeby ona tutaj był jakikolwiek dojazd taki inny niż ten tunel długi. Nie? Tak, bo tu ogólnie będzie przemysł rolniczy. O, bo tutaj trochę tego jest. No tutaj to wiadomo, może sobie coś pobudować. Dzisiaj oczywiście się zajmujemy samolotami, no bo to było w ostatnim odcinku. Nowość. Na tym skończyliśmy, dlatego bo trenowaliśmy i teraz się tym zajmiemy. Ale oczywiście najpierw rzeczy organizacyjne, czyli tu przesadziliśmy. I czy jeżeli zrobimy tak i tak i tu zmienimy. Oj nie. To chyba powinno już działać. Tak. Pociągi może w przyszłości sobie też poprowadzimy. Tutaj od razu przyciągniemy sobie, wiecie, most. No bo tutaj on to jest. Proste. Nie jakoś tak. Co nie? No dobrze, to mamy już tutaj pola mostków na drugą stronę. Wiem, tu jeszcze jest jedna strona i nią się zajmiemy, ale tu już kiedy indziej. No tak, bo mamy się zajmować czymś innym dzisiaj. No, chodziło mi po prostu o to, żeby był jakikolwiek inny dojazd. O, już to się idzie. A autostrady to ważna rzecz, więc. Dobra, lecimy z samolotami. Aby postawić tutaj samoloty. Bo tak, bo tutaj będą te samoloty oczywiście. To mamy takie dwa napisy, nie wiem czy widzicie. To miejsce jest zajęte, ale to nas akurat nie interesuje. I zbyt strona zbocze. I to jest akurat największy. To jest największy problem tej gry z samolotami. Jak się nie można wyrównać terenu jeszcze. Mam nadzieję, że to dodadzą w którejś aktualizacji. I ogólnie też powiedziawszy, tu wszędzie jest strona zbocze. Jakbyśmy tego nie ustawili. To będzie stromo. Bardzo to jest stromo. Oczywiście są miejsca, gdzie. O, na przykład tutaj będzie to największe lotnisko, bo jest.
pasuje nam i to jest długi obszar. O, chyba tu jeszcze też. No ale oczywiście, o, tutaj chyba też będzie jakieś lotnisko. Lotnisk będą co najmniej trzy w tym mieście. Taki mam pomysł. O, i na przykład jeszcze jedno tutaj. Ale podstawowe lotnisko będzie tu. To jest pierwsze, co nie? Ja zbytnio nie mam pomysłów, jakie to wstawić. Znaczy tak. Na pewno sobie musimy włączyć pauzę. Bo tu będziemy robili mocny abordaż. Więc tak. To wyleci całe niestety, chyba. Bo trzeba będzie je pod... albo podsuniemy to. Ta. Ten dworzec kolejowy, towarowy też trzeba pyknąć. Oczywiście stację kolejową też trzeba gdzieś obok tego postawić. Dobra. No i zobaczmy. No i oczywiście podstawowy problem, czyli jeszcze dworzec jest ten tutaj. Tutaj trzeba przenieść... nie wiem gdzie. Dobra, tutaj. A, czyli jednak oni go lubili. Dobra. No to zobaczmy teraz, jak to wygląda tutaj. Zbyt strama zbocza. Jest. I tu jest według gry idealne miejsce. Widzicie, jaki jest problem? Że według mnie to nie jest idealne miejsce. Ja bym chciał to inaczej postawić. Ale ponieważ gra to gra, nie będziemy się z tym kłócić, co nie? Więc po prostu poprzestawiamy budynki pod to miejsce. Ale ja bym to jeszcze trochę przesunął chyba. Tak. O, tu coś widzę. Tu byłoby ładnie. Taki wylot ptakiem. Poczekaj, czekaj, czekaj. No to aż mi się spodobało. Tak, tymi torami tutaj nie przejmujemy się, bo przecież wiadomo, że one zostaną wyburzone na rzecz dojazdu tutaj. Choć ty też mogą zostać w przyszłości. Ale... chwileczkę. O! To mnie interesuje. Lecimy z tym. Wylot nad wodę. No jak komuś się nie uda, no to przykro, ale... chociaż wiecie, może trochę przesadziłem. Może rzeczywiście trochę przesadziłem. Przesuńmy to trochę. O. Aby to normalnie wyglądało. Tu będzie oczywiście ta droga. No i teraz moje ulubione. Tutaj i teraz się zaczyna zabawa, bo tak, mamy tutaj tory kolejowe. Ja nie wiem zbytnio co z nimi zrobić. Tu możemy coś takiego sobie wstawić. Tylko nie wiem jak to zbytnio tutaj wcisnąć. Okej. Tak, bo pierwsze lotnisko trzeba na maksa rozwinąć. I każde kolejne musi być już trochę odsunięte od tego, rzecz jasna. No ma na razie tak. I zobaczmy, czy to mi tu ładnie wejdzie. No wejdź, wejdzie. Tylko pytanie jest inne, czy my to tak tutaj chcemy. To już większy problem. Czy my to tak tutaj chcemy? Ja bym podsunął jeszcze jeden kawałek. Bo chodzi o to, żeby skrzydło samolotu nie zahaczyło jakiś samolot. Skrzydło samolotu nie zahaczyło jakiś pociąg. Tak chyba nie chciałem, ale nie mamy wyboru. Dobra. Okej, nie. Dobra, tak nie będzie na pewno. Bo mi tam się teren psuje i w ogóle. Zrobimy sobie to tak. Dotąd. A. To nie. To dotąd i dotąd i przysuniemy go. Ja ci dam. Mamy dużo pieniędzy, nie przejmujmy się. Tak, to jest dobre tutaj. Koniec stolów. Dobrze. No nie, na teraz to już lepiej wygląda. Oczywiście tu będzie dużo ścieżek jeszcze dookoła tego.
Ale podstawowe pytanie teraz do mnie dochodzi. Czemu nie włączyłem stopera? Przyjmijmy, że nagrywam jakieś 5 minut. Doliczymy sobie do tego 10 minut. Jasne. Ja ci dam. Ej! Ja chcę zakręt. Ale tak, co tu by wyszło? Można i w ten sposób, ale nie chcę sobie przyjrzeć tutaj obrazu, bo to pięknie wygląda ten wylot. Więc są dwie opcje, co możemy zrobić. Albo puścić to tak i później w underground. I tu później upside down. No nie wygląda to jakoś też strategicznie. Albo po prostu przesunąć na drugą stronę i tu wstawić dworzec. I to chyba będzie lepsze. Mimo wszystko to będzie lepsze. Więc pa pa. Niestety nie udało ci się. No i oczywiście metro trzeba wynieść. Przenieść jakoś. Przenieśliśmy stację metra. Teraz przenosimy dworzec. Dobra, ta gra jest. Powiem tak, to jest dobre. I teraz najlepsze, teraz to trzeba tam wstawić. A to z tym nie będzie problem. Ua! Jeszcze słyszę po to miejsce. Tak, to mniej więcej w ten sposób będzie wyglądać. Okej. Okay. Dobra, tym pomyślimy sobie za chwilę. I stąd jedzie tramwaj. Albo czekaj. Czy ja mogę jakoś tak bliżej puścić? By mi pasowało. Ale nie, są już pasy, to nie możemy tego zrobić. To wiadomo. I teraz po jednym torze. Jeden tor będzie jechać wzdłuż tego. I zawracasz. Ej, właśnie. Tu. I tu. Jest to źle. Chodziło mi o to, że teraz da się ta przesunąć tutaj. No jest to trochę pieniędzy protesi. Sprawdźmy, czy po prostu chciałem to przesunąć na maksa. Oczywiście tutaj już będzie zwykłe, nawet drzewka można wstawić. Bo tutaj tramwaj to już po nic. Tak, ja sądzę, że maks to jest to. O, bo tu sobie tramwaje skręcają. Dobrze to widać, nie wiem, co mógł załączony. Nie, ty nie. Ty. Ale chcieć to tak nie za bardzo chcę, to tak ładnie wyglądać, jak ja bym chciał. Dobra, zostajmy przy tym. Ale tutaj nie, na pewno to robić. Zrobimy sobie tak. Kręta. I tu będzie najlepsze, bo tu nie tak. Nie gadaj, że i tak będzie tak źle. Chyba nie jest aż tak tragicznie. Pomijając parę szczegółów, to nie jest aż tak źle. Wow, ładny. Nie, dawaj. Tu. Posłuchaj, ja ten samolot chcę dzisiaj puścić, a żeby puścić, muszę zrobić to całe centrum tutaj.
Dobrze, jest dobrze. Już nie ma coś. Nie. Dobra, dół to nie. Jakoś sobie się tam będą teleportować te autobusy. Nie wiem jak to zrobią. Ale budynek dało się postawić, co nie? To... A, jasne. Nie zapomniałem. Okej. Tak. Przejścia. Dla ludzi. I te co mówiłem. Tylko tu będzie... Dobra, na razie zmienię sobie zwykłą ścieżkę, ale staram się przed nie puścić sobie takiej rowerowej po prostu. To nie? I to będzie takie miejsce, przy którym wzdłuż tu tego żadne budynki nie mogą się pojawiać obok lotniska. Drzewa też zostaną wyczyszczone dookoła tego, co tutaj są. Co widzicie, no bo... Nie chcemy mieć powtórki z pewnego miasta na S. Oczywiście, nie mówię nic o tym. Ja milczę. No ma, to wywalmy sobie. Teraz się zajmijmy tym dworcem. Jest pomysł, żeby tu pociągnąć zwykłą drogę i stawić tutaj... to. Ale może nie kręćmy już, to po prostu wstawimy tutaj. Tak, tutaj oczywiście będą tramwaje. Jak żeby inaczej. I na tej samej zasadzie co tam. Czyli jakoś tak. O, idealnie. No dobra, w ten sposób już to może wyglądać. Już nie będę ma ludzi. Będę go... A, to ścieżka, bo myślałem, że tak tutaj coś trochę wycięło dookoła tego, bym tak ładnie by to wyglądało. Dobra, dokończmy ścieżkę. Ścieżka nie chce tu wchodzić. Tutaj na dworzec i będzie oczywiście drugą też w innym kierunku. No dobrze, to z tym sobie poradziliśmy, natomiast co z tym mam kurczę zrobić? No ty, no nie mam na ciebie pomysłów. Wow, nad supem idziesz. Musisz zjechać w dół. Co? Że co? Że mi to pięknie wyszło i ty mówisz nie? O ty. No. A, bo tu jeszcze jest ten dworzec. No to bym zapomniał o dworcu. Gdyby nie to, że on tutaj stoi. Chyba on tu może wrócić. Ta. Tylko trzeba go jakoś tutaj... Jeszcze raz ładnie wsunąć. Co innego? Mam do was pytanie. To tak mało ludzi oglądało ostatniego Minecrafta. Wrzuciłem go, spieszyłem się i dwa wyświetlenia. No normalnie nie czegoś takiego się spodziewałem. Rozumiem, może nie mieści czasu, ale drugi dzień i to samo, i nic. To byłoby dobre. To byłoby piękne, jakbym tutaj to... Ale wiecie, co jest jeszcze piękniejsze? To jest piękne. Oczywiście tego nie zrobimy, bo to nie ma z realizmem nic wspólnego. Oj. Nie. Ścieżka ważniejsza, co nie? Ale zrobimy sobie krętą. Halo, panie kolego. A,
bo to nie to. Gręta miała być. Gręta. Pisze. Co nie? Dobrze, to tak. Teoretycznie już to mamy zrobione. I możemy włączyć czas. Ale nie. Nie mamy jeszcze jednej rzeczy. No nie widzę ten dworzec. To metro. Możemy go tak tutaj wstawić z powrotem. Ale jednak nie mam większych planów. Ponieważ tu będzie za mało metra. Ciągnie na tej stacji. Czekaj, jeszcze zobaczę. Czekaj, czy jeżeli cię przestawimy, co nie? O, możemy w ten sposób przestawić ciebie. Wiesz co, to jest kuszące. Ale jednak z tego nie skorzystamy na rzecz czegoś innego. Wiem, widzę, macie problem. Ja też mogę. Tak, tu jakąś tam trzeba długą stację wstawić. Może być tak nawet. Why? Co to jest po prostej? Chyba tak. Jednego ma ludzi. No i teraz pokaż mi. Aaa, czyli to się nie przesuwa. Dobra, i tutaj jest zjeździk, co nie? I teraz, że my to... No ma, może się poprzestawiają. Ładnie. Łączmy czas. W końcu mamy własne lotnisko. Dzięki niemu zobaczymy wreszcie szeroki świat. Aż tak podróż. Oh yeah. Dobrze. Teraz tylko czekać, aż coś przyleci. A to może potrwać. Szanego, my to odcięliśmy, to nie trzeba zwrócić. Tak. Nie. Nie popatrzyłem się na to. A to źle. A to źle, bo mi to nie pasuje. Czemu to tak pięknie wyszło, a nie pasuje ci? Godocy moja. Myśmy tutaj mikrofon. Jakieś wiatry mam tutaj, czy co? W domu? Okej, to też ci nie pasuje. To ci pasuje, powiedz. Powiedz trost, to ci pasuje. No bo nie gadaj, że coś takiego ci pasuje. Ale też to byłoby na wodę. No to nie dziwię się, że ci nie pasuje, co nie? To tu cię akurat to zmienia. No to tak już bardziej. Chyba nic nie ma. Włączmy czas. Nie wszyscy żyją długo i szczęśliwie. Tak, te tory sobie przyciągnijmy już. Te tory sobie przyciągnijmy, tak jak to powinno wyglądać w przyszłości. Tylko, że... Ta autostrada będzie być tutaj dalej. A na razie tym nie będziemy się kręcić. Ale tory są. Z drugiej strony będą tory, ale... z liniami. Tak, co nie? A teraz o tym nie pomyślałem, wiecie? Że ten autobus, który tutaj jeździł, a właściwie to nawet dwa, one to się nie przestawiły. A to ma rzeczywiście sens. Sami tutaj... Ojejku. Źle założyłem mikrofon, chyba nie chcę się już dzisiaj przy nim kręcić, ale... Dobrze, widzimy, że ten przystanek jest zbędny. Czemu ty tak tu jedziesz? Musi tu być coś takiego, co mnie denerwuje, co nie? Why?
O, ty na przykład przez ten przystanek. What the? I co? Dobra, ty tu już ładnie wyglądasz. Tak, damy ci tu jeszcze przystanek. Pod lotniskiem nie mieć przystanku, no. No panowie. Dobra, możemy włączyć czas. A specjalną linię, tak, na lotnisko tylko oczywiście. No jeszcze pod szpital. I tu. I z powrotem. Aha, lotnisko jest tu. Tu jakiś problemik. A tutaj, to wiecie. Tutaj to jest pod te... O, pod. Pod te dwa. Tak, są już przejścia. I ludzie idą do przejścia, na pierwsze. Tak. Znaczy jasne. Chyba zrobimy coś takiego tutaj. Czemu mi tutaj... Nagrywam już 26 minut. Teoretycznie. Praktycznie to ja nie wiem. I pewnie znowu wyjdzie mało minut. A ja cały czas nie zobaczyłem samolotu. Update. Co ja zresztą sobie... Wow. Chwila. Dobra, nie, bez przesady. Tak. Dobra, niech już będzie. I tak. I teraz tak. Tramwaj. Stąd. Tu będzie przystanek standardowy dla wszystkich. Pod tutaj. Bo tam jest podlotnisko, co nie? I tu, i tutaj z powrotem. Da? Jedna linia. Tak, to zostaje ogólnie rzecz powiedziawszy. To całe to. Tylko, że tu będzie takie inne. Że są dwa po prostu tutaj. Nawet więcej niż dwa. Jak tak się przyjrzymy, to tu jest więcej. Nie, bo tutaj tak. Tak. I później tu tak. A na koniec to jeszcze w ogóle tu poulepszamy sobie to. Nie wiem, że tak tego nie można powiedzieć. Można w ogóle w całą stronę jakoś. Tego też nie ulepszymy, co nie? Daj. A, to ulepszymy. A, bo tu przejście lepsze w sumie jest wskazane nawet. Dobra, zróbmy to tak. Nie wygląda zbyt naturalnie. Nie wygląda w ogóle naturalnie. Ale co mi tam? Chyba nie, to jest zbędne. Ponieważ tu puścimy sobie jeszcze jedną linię. Tutaj będzie jechać tam i podwozić ich po prostu. Co nie? Ci nie mają wody, no to są podłączne. Ci marudzą, że nie mają wody. O, jeszcze. Jak tak w ogóle można marudzić? A, jedzie już tramwaj tutaj. Dobra, i tu. O, słyszałem samolot. Gdzieś już tam w powietrzu krąży. Może niedługo wyląduje. Jest! Jest! Mamy pierwszy samolot w naszym mieście i widzimy już kolejny. Czekaj, wait a minute. Samolot.
kurczę, nie możemy go zabrać jeszcze. Dobra, trudno. I wylądował nasz pierwszy samolot. To nie? Tak. Mamy oto samolot. Dobrze, ale jeszcze w dzisiejszym odcinku trochę trzeba zrobić. Bo trzeba na przykład podłączyć dom. I kolejny od razu. Szybki one są. Zero osób podlatuje, bardzo słusznie. Tu 35. Oh yeah. Oh yeah. To ja rozumiem. I już leci. I teraz podstawowe pytanie. Dobrze, jednak jest dobrze. Włączyłem nagrywanie. Musiałem to sprawdzić. Jakbym nie włączył, to bym był tak zły, że no normalnie by nic nie przeżyło na mojej drodze. Na szczęście tak nie było. I trzeba się cieszyć. Stąd idzie ścieżka w dół. Nie. O. Nie. Musimy tu bardzo wykręcić. Nie, jakoś tak. Później tak. I tu trzeba zrobić zjazd w dół. A takie ładne. O, mniej więcej jak tak. I tak. I tu mamy linie dwie. I te linie, z tego co wiem, to one tam bardzo pojechać. Linia numer 1. Przystanek raz. Przystanek dwa. No właśnie. I linia numer 2. Teraz czy mi się uda jakoś tutaj złapać czarno? No nie uda mi się. Więc trzeba wejść w mapy. Tu i pociągi. O, gdy. Jedziesz. Szczególnie taki mantik, że ja nawet nie widzę, co tu się dzieje, ale na pewno jest. I stąd widok. Wróć. Ja tu widzę, że trochę tych ludzi jest. No zero, na razie nie wiedzą, co tutaj jest fajnego. Ale tu jest lotnisko, co nie? Kapujecie tam. Dobrze, mamy nawet pociągi. No, widzę, że tutaj to jest świetne miejsce, bo zobaczcie, co chwilę, co ile minut przylatują tu samoloty. Coś pięknego. Tak. No i oczywiście, bym zapomniał, tutaj też musi być wykorzystany ten teren. Więc. Tak. Jak to nie? Jak ja ci mówię, że tak, to czemu ty mówisz nie? Słuchaj. Gra. Ty ze mną lepiej. No. A tutaj nie przejdzie, to nie. No nie mam. Nie ma szans. Dobrze, to nic. Zrobimy to od tej strony. Ha, obszedłem cię. I co? I co teraz? Właśnie, lotnisko musi być w mojej całej sferze. Może tego by był darmowy transport publiczny. To byłoby dobre. A tego tak latali. Dobrze, za chwilę będzie bardzo długi odcinek. A ja jestem, dzisiaj jest weekend. I dziś nie mogę wrzucać długich odcinków. Choć powinny być długi akurat weekend, co nie? Ale oczywiście udało nam się polecieć. Przylecieć samoloty. No lecą tak właściwie, to one przylatują teraz co chwilę. Jakby było mało. O, proszę bardzo, przejście.
I jeszcze tutaj sobie zrobimy. W ogóle to ojca będzie prawda. Co nie? I tu będzie to przejście góry. Czyli, że jakoś... Jakoś tak wstawić, żeby mi nie... Nie. O! Idealnie. O! No nie, to też nie jest. O, tam mi pasuje. Przyleciał kolejny samolot. No ja widzę, że tutaj samoloty to lubią latać, o leci już kolejny. Gdzieś go tu widziałem. Jest. Leci, 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 leci i ląduje. No tak. I to byłoby chyba na tyle z dzisiejszego odcinka. Chyba, bo jeszcze będzie timelapse. No właśnie. Więc tak naprawdę to jeszcze trochę będzie tego odcinka. Tylko tak, bo tutaj już sobie bym to podłączał. Tu nie. Też nie i tu. Dobrze. Mamy popyt na to. No to dajmy im to, bo tu akurat mi się powinno to spodobać. I tu. Co nie? Tam jakaś linia straciła sens życia. Czy ma to działa? Właśnie, chciałem zobaczyć, czy linie mi się poprzenosiły. Tak, poprzenosiły się. To dobrze. Powiem więcej, tą linię ja tu przyniosę tu. I tak to sobie zrobimy. Będzie jeden tak, drugie tak. Będą się rozjeżdżać, nie będzie problemu. No natomiast tutaj też tramwaje ładnie będą pulsowały. No ogólnie dzisiaj odcinek uważam za udany. Jakiś samolot by mógł jeszcze na finał wylądować. Oczywiście nie. Po co? Tutaj sobie zrobiliśmy, kupiliśmy nowy kawałek ziemi. No i mamy nareszcie lotnisko. Jeszcze z takim fajnym wylotem, że odlatuje nam tutaj gdzieś w nieznane tereny. I to tyle z dzisiejszego odcinka. Jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnym moim materiale na moim kanale. Cześć i jeszcze krótki time.